Witam Państwa w programie Rozmowy na Cztery Łapy. No i dzisiaj znów z wizytą w gabinecie weterynaryjnym Alpaka u Pani dr Aleksandry Hincz i Pana dr Radika. Pan doktor się zainteresował ubrankami, bo chyba nie kupują mu ubranek. Drodzy Państwo, znowu mamy mieć ataki zimy. Ja często słyszę ubierać psa, nie ubierać, bo przecież to jest pies, tak? A też czasami przez kotę się ubieram, jak się wychodzi z kotem. Pani doktor, jak to jest z tym ubieraniem? Może rozwiejmy w końcu raz na zawsze. Odpowiedź jest najprostsza. To zależy. Od czego? To zależy. No generalnie jest dużo przesłanek, żeby ubierać, ale też są pewne, że tak powiem, aspekty, żeby jednak tego psa nie ubierać. I teraz tak, zaczniemy może od tego, dlaczego powinniśmy ubierać. Jednak w toku ewolucji stworzyliśmy bardzo dużo ras i generalnie każda rasa ma pewne swoje cechy i między innymi to z różnego rodzaju pokrywa włosowa, tak? Jedne psiaki mają bardzo dużo podszewka i mało włosa okrywowego. Niektóre nie mają w ogóle podszewka, a mają włos okrywowy. Generalnie, jeżeli chodzi o utrzymanie ciepłoty ciała, to głównie za to odpowiada podszewek, tak? Czyli taki, ta sierść jest taka bardziej falowana, ona jest cieńsza, jest mniej sztywna i tworzy swego rodzaju puszek, tak? Na skórze psa. I ten puszek stanowi taką warstwę izolacyjną. Jeżeli mamy psiaka, który nie ma tego podszewka albo ma tego podszewka bardzo mało, są to najczęściej psy krótkowłose, bądź psy typu York, Maltańczyk, które po prostu tego podszewka mają bardzo mało, a mają głównie włos okrywowy. Takie psy to ciepło będą utrzymywać znacznie słabiej, to ciepło będzie bardziej uciekać i będzie im ciężej ogrzać taki organizm plus utrzymać to ciepło, tak? Gdzieś tam ta warstwa izolacyjna jest praktycznie zerowa, więc uważam, że takie psy jak najbardziej powinno się ubierać, jeżeli już przychodzą chłodniejsze dni, tak? Jeżeli mamy psy długowłosy z dużą ilością podszewska, które same potrafią utrzymać tą ciepłotę, no to wiadomo, że taki pies raczej nie ubieramy, nie ma takiej potrzeby, on jest w stanie sam sobie to ciepło zapewnić. Strzyżemy i co wtedy? Jeżeli strzyżemy, to wtedy też jak najbardziej ubieramy, tak? Bo pozbawiamy psiaka tej warstwy. Tylko też najczęściej strzyżemy takie psiaki, które bądź co bądź tego podszewka raczej mają mniej więcej, mają tego włosa okrywowego, który po prostu u niektórych raz ciągle rośnie, tak? Albo rośnie bardzo długi. Typu na przykład Yorki, tak jak nasz Gabryś tutaj, tak? On jest strzyżony, on tego podszewka ma bardzo mało, więc u niego jak najbardziej ubranka się sprawdzają. Jeżeli mamy bardzo silne mrozy, to jeżeli nie wiem, planujemy jakiś dłuższy spacer czy po jakimś trudniejszym terenie kamienistym, warto na przykład pomyśleć też o bucikach przy takiej pogodzie, tak? Że to jednak opuszki nie są za bardzo chronione, jest tutaj jakaś warstwa futerka, ale ona nie zawsze ochroni te opuszki, więc jeżeli idziemy gdzieś na jakiś dłuższy spacer. Też jak najbardziej. To miałam też powiedzieć, że jeżeli sypiemy, jeżeli chodzimy po takich miejscach, gdzie na przykład jest posypane solą czy jakimiś innymi chemikaliami na chodnikach, to też staramy się albo omijać, starać się chodzić po trawniku, albo faktycznie jakoś te łapki chronić. Możemy na przykład też kupić, są specjalne preparaty, najczęściej na bazie wazeliny, żeby te łapki po prostu gdzieś tam ochronić, posmarować przed spacerem łapki, żeby gdzieś tam ta susie nie dostawała między te opuszki. Nie, bo miałam się zapytać o twoją prawdę. To było generalnie, powiem szczerze tak, no smarowaliśmy nieraz, kupowaliśmy specjalne takie maski dla psów, tylko że mamy pieska, powiedzmy my mieszkamy na trzecim piętrze. Zanim ja go wysmaruję, no niby chwilę odczekamy, że to wsiąknie. Ale ten pies jednak później po tej klatce, no dobrze, możemy go znieść, no ale to się równa student niekiedy, bo pies już sam idzie, no to mu się nie wytrze, to będzie działało na tą wszystko, co leży od preparatu. Niektóre są takie, że potrafią po prostu stworzyć taką warstwę ochronną, ale na przykład jeżeli martwimy się, że nam się to nie utrzyma, no to bierzemy taki preparat ze sobą i po prostu przed klatką, przed samym wyjściem jakąś taką cieniutką warstwą smarujemy. To jest chwila, moment, to nie zajmuje dużo czasu, więc myślę, że też nie będzie jakiegoś tam większego problemu. Co jeszcze? Przepraszam, na co zwracam uwagę przy kupnie takiego preparatu?
trzeba był głównie dedykowany dla zwierząt. To jest najważniejsze, to jest najważniejsze, tak. Bo wtedy wiadomo, że nie zawiera jakichś preparatów, które mogłyby gdzieś tam naszemu zwierzakowi zaszkodzić, nie? Albo kupujemy po prostu najzwyklejszą wazelinkę. Bo to jest jakby, nie ma tam żadnych jakichś takich substancji, które mogłyby temu zwierzakowi zaszkodzić, nawet jeżeli nie wiem, czy boli, że czy coś się stanie, tak? Karpetki też mogą być. Mogą być, tylko musimy uważać, żeby nie było mokro, tak? Albo po prostu po takim spacerze od razu te skarpetki zdejmujemy, żeby też jakby te łapki nie były wilgotne, osuszamy wtedy, no bo buciki moim zdaniem są troszeczkę lepsze, bo są mimo wszystko wodoodporne, tak? Tylko ja zauważyłam, że zwłaszcza chyba u samców to się dzieje, samce kopią grzebioki, powiem szczerze, że no nam się nie udało znaleźć bucików, które by nie spadły no, z tym czasem jest to problem. Czy oczywiście to nie jest tak, że jak jest taka pogoda, to my musimy zakładać te buty, bo inaczej jesteśmy, nie wiem, zwrotnialcami, którzy nie lubią naszych, tak. Tylko tak, ale jeżeli już się zdarzy taka sytuacja, że po prostu gdzieś te łapki będą miały kontakt z tą solą i tak dalej, warto po powrocie do domu nawet w zwykłej ciepłej wodzie te łapki przemyć, żeby po prostu to wszystko wymyć, tak? Otóż potem piesek wraca, zaczyna się lizać, tak, myć i po prostu on to wszystko zlizuje, żeby też jeszcze nie dostał jakiegoś rozstroju żołądka przy okazji. I od też mogą się rany porobić. No dokładnie, zwłaszcza, że jeżeli jest śnieg, to już się tworzą mikroranki i po prostu przez nie wnika to sól, dlatego te łapki tak szczypią. Jeżeli już będzie kontakt z tą solą, to po prostu wtedy widać, że ten piesek stara się chodzić na naszych łapkach, czy widać, że czuje jakiś dyskomfort. Zwracamy też uwagę, bo czasem wygląda to tak, że jak wychodzimy na spacer, z kimś się zagadamy, my stoimy w kurtce, w butach ciepłych, tak? A ten nasz zwierzak siedzi obok i się cały tam tak. Więc zawsze gdzieś musimy uwzględnić to, więc tym bardziej takie zwierzaki powinno się ubierać, bo jeżeli one się nie ruszają, to wtedy nie wytwarzają tego ciepła i bardzo szybko się wychładzają. Żeby nie doprowadzić po prostu do jakiejś tam infekcji. Chciałabym jeszcze jeden mit albo potwierdzić, albo obalić, bo z reguły jest tak, no wiadomo, że ciepły posiłek rozgrzewa nam psa, ale nieraz na wsiach to zawsze tak się mówi, że przecież jak on dostanie coś tłustego i gorącego, to jemu będzie dosyć ciepło, bo on się tłuszczem ogleje. Prawda to? Coś w tym jest, czy jednak nie? Znaczy inaczej, jeżeli trzymamy tego zwierzaka cały czas na dworzu, to musimy spełnić kilka warunków, które no, musimy zapewnić temu zwierzakowi, żeby te chłodne dni po prostu przeżył we względnym komforcie. Czyli buda ocieplona, właśnie w środku jakieś koce, słoma, siamo. Ta buda musi być dostosowana do wielkości psa, nie może być ani za duża, ani za mała. Bo jeżeli będzie za mała, to będzie mu tam ciężko wchodzić, nie będzie to dla niego komfortowe. Jeżeli będzie za duża, nie będzie w stanie sobie ogrzać tej całej przestrzeni. I wtedy jak najbardziej ciepły posiłek, tak? Bo dostarczamy to ciepło z zewnątrz. Ciepły tak? Posiłek, nie chleb, drodzy Państwo, tak. Zalany wodą z rozpuszczonym smalcem albo olejem, bo tłuste, bo kaloryczne, nie. Kompletne jedzenie. Tak, dedykowane po prostu dla zwierząt jak najbardziej. Może być troszeczkę bardziej kaloryczne, bo wiadomo, że tych kalorii po prostu przez wytwarzanie ciepła zużywa się więcej, ale no to musi być pełno wartościowy posiłek. To nie może być po prostu byle zarzucone do garnka i resztki z obiadu. Wracamy jeszcze do tych ubrań. Mhm. Bo też często się pojawia pytanie, kiedy zacząć ubierać psa? Znowu moja odpowiedź będzie. To zależy. Wszystko zależy od zwierzaka. Czy jest bardziej wrażliwy na zimno, czy nie. Musimy go obserwować, musimy zobaczyć, jak się zachowuje, czy już wychodząc na spacer, już czuje jakiś dyskomfort, czyli się trzęsie, czyli chce szybciej wracać do domu. Albo nie chce w ogóle wyjść, albo gdzieś tam podnosi łapki, bo już mu łapki marzną. To wszystko musimy my zaobserwować. Nie ma jednego złotego środka, że na przykład poniżej 5 stopni zakładamy, a powyżej 5 stopni już nie zakładamy. To może być zimny wiatr i mimo, że tak. Jest teoretycznie 7 stopni na termometrze, jak to jest ostatnio, a odczuwalne jest poniżej 0. Tym bardziej, że na przykład też musimy się zastanowić, jaki to będzie spacer. Czy to będzie spacer po prostu dookoła bloku, czy faktycznie idziemy gdzieś na długi spacer po lesie, gdzie ten psiak będzie biegał, gdzie faktycznie będzie to ciepło wytwarzał. I też wtedy, jeżeli ma jakąś tam warstwę podszewska, to generalnie może być tak, że to ubranko będzie mu zbędne. Będzie mu tylko przeszkadzać, a ubieranie bez potrzeby
Też mam wrażenie, że troszeczkę osłabia ten organizm i powoduje, że jakby ten układ immunologiczny staje się troszeczkę słabszy, no bo jednak zaczynamy ubierać, zastępujemy niejako pewne te procesy, które powinny się toczyć w organizmie i w momencie, kiedy będzie sytuacja, że ten psiak na przykład całe życie chodził w ubranku, gdzieś tego ubranka zabraknie, no to nam na przykład złapie infekcję, nie? Więc tutaj jakby wszystko musimy gdzieś tam wypoziomować, patrzeć na to, jak nasz zwierzak się zachowuje, jakiego mamy zwierzaka, jakiej rasy, czy jest młodszy, czy jest starszy, bo też starsze psiaki też jest im utrzymać trudno ciepło. Szczeniaki też jeszcze tej regulacji nie mają idealnej, więc termoregulacji nie mają idealnej. Więc jak najbardziej tutaj musimy my patrzeć i obserwować. Tak. Wspomniała Pani o suplementacji, o odporności. Suplementować tą odporność, robić coś, czy dopiero jak coś się zadzieje? Czy tak jak my ludzie, powiedzmy sobie, tlen czy czosnek jemy w okresie już jesienno-zimowym? To zależy. Jeżeli mamy zwierzaka, który generalnie gdzieś tam ma jakąś tą odporność upośledzoną z różnych względów, tak? Czy po prostu jest jakoś przewlekle chory, czy po prostu jest bardziej podatny na różnego rodzaju infekcje w takich okolicach, czy na przykład panuje akurat jakaś epidemia taka lokalna gdzieś powiedzmy na osiedlu, bo też się tak zdarza, że na przykład po prostu przychodzą do nas zwierzaki z osiedla przez ileś tam dni z takimi samymi objawami, bo jakiś zachorował, po prostu się to gdzieś tam przeniosło. Czy na przykład jest narażony na jakiś stres w najbliższym czasie, czy był narażony na stres, no to wtedy w takich momentach faktycznie możemy suplementować. Są preparaty najczęściej z beta-glukanami, które mobilizują nam układ immunologiczny do zwiększonej pracy, do mobilizacji i w takich wypadkach jak najbardziej. Jeśli mamy zwierzęta, który raczej jest zdrowy, raczej nie choruje, jest w pełni sił, nic się nie dzieje, myślę, że ta suplementacja jest zbędna. Bo po co na siłę grać i dawać? Dokładnie. W sumie to jest jakaś też w pewnym sensie chemia, tak? Niby pomoże, bo ma jakieś tam substancje odżywcze. No ale no, jeżeli no, jest to związek jakby egzogenny dostarczany po prostu do organizmu. Tak. I żeby nie było, że później pies musi cały czas coś zażywać. Coś jeszcze możemy powiedzieć o ubrankach, o ubieraniu, a właśnie, bo ostatnio mnie Pani zdziwiła, o czym ja nawet nie wiedziałam, no bo wszyscy myślą, że mały pies się ubiera, ale co z tymi dużymi psami, bo są razy z dużych psów, to też się ubiera. Tak, i to znowu wracam do tego, o czym mówiłam, czyli wszystko zależy od tego, jakiej mamy rasy psa, jaki jest rodzaj tej psa. Ja widzę te duże rasy psa, żeby wymienić, żeby ludzie też wiedzieli, że to, że duży, to nie znaczy, że go się nie ubiera, bo jest duży. Można jak najbardziej ubierać z racji tego, że na przykład są rasy typu bokser, na przykład Doberman, które tą sierść, znaczy tego podszewka nie mają praktycznie w ogóle. Oczywiście są psy, które na przykład są przyzwyczajone do tego, że na przykład wchodzą na intensywne spacery i tak dalej, gdzie po prostu jest tam cały czas ten ruch i tak dalej, więc to ciepło sobie w stanie są wytworzyć, tak? Ale na przykład jeżeli wyjdziemy na spacer z takim psem bez ubranka, staniemy sobie z sąsiadem i będziemy gadać przez 40 minut przy minus 5 stopniach, no to ten psiak jednak nam zmarznie, nie? I tu jakby też trzeba patrzeć, że jak najbardziej takiego psa też możemy ubrać, że to nie jest jakaś tam żadna ujma czy coś. Są też jakby dedykowane ubranka i dla dużych psów, więc tutaj nie widzę żadnego problemu. Czyli większość to zależy od nas. My obserwujemy naszych pupilów, czy im zimno, czy im nie zimno. No i co, jeżeli zobaczymy jego pieska w ubranku, nawet dużego takiego Dobermana, czy w butach, no to nie śmiejmy się, że to jest fanaberia opiekuna, tylko że no po prostu temu psu też jest najwyraźniej i zimno. Tak, my mamy buty, mamy kurtki, czapki, szaliki. Tak, czujemy, nasz zwierzak z reguły tego nie nosi, on ma tylko swoje futerko, które czasami po prostu no, z różnych względów, najczęściej są to względy rasowe, po prostu nie spełniają już takiej funkcji, jak spełniał ileś lat temu, tak, czy ileś tam tysięcy lat temu. No bo powiedzmy ta selekcja genetyczna, stworzenie różnych ras spowodowało, że po prostu ta się zatraciła na swoje właściwości. Ja przypuszczam, że Bernardyna raczej nie zobaczymy, jak idzie w ubranku. Chyba, że opiekun go obetnie na meso, no to wtedy, ale raczej no to są psy dostosowane do zimna i on raczej nie na kanapę, tylko bardziej woli w budzie. Drodzy Państwo, także dziękujemy za uwagę i życzymy miłego dnia.
Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.